Powołaliśmy komisję wewnętrzną, złożoną z osób zatrudnionych w urzędzie. Mianowicie są to osoby pana Tadeusza Klimka, który był przewodniczącym, pani Katarzyny Szybiak oraz pana Mirosława Skowronka. Ta komisja dokonała 3 inwestycji, w których nieprawidłowości rzekomo pan Niżnik zauważył i je tutaj podnosił. Chcę powiedzieć tak, że jeśli chodzi o boisko w Rabie Niżnej, które było poddane szczegółowej kontroli, mieliśmy sygnały już wcześniej przez użytkowników, zgłaszane między innymi przez rugbystów, że rzeczywiście to boisko nie funkcjonuje właściwie, zbiera się po opadach intensywnych deszcz, warstwa odsączająca nie działa prawidłowo. W związku z powyższym, jak to zawarliśmy w tym raporcie, wykonawca ma naprawić te usterki. Boisko jest jeszcze w okresie gwarancyjnym. Po opublikowaniu tego raportu, pana zdaniem, Kazimierz Niżnik zaspokoi swoją ciekawość i tą dociekliwość, którą gdzieś tam cały czas tej od swojej opinii publicznej przekazuje? Raczej nie, bo jesteśmy codziennie praktycznie zasypywani pismami od pana Kazimierza Niżnika. Ja tutaj chcę stanowczo oświadczyć, że nie możemy dopuścić do paraliżu pracy naszego urzędu. Musielibyśmy co najmniej 3 osoby zatrudnić, żeby pewne dokumenty panu Niżnikowi udostępniać. Owszem, jak każdy obywatel ma prawo, również i w tym pan Kazimierz Niżnik, do dostępu do informacji publicznej, ale czasami jego po prostu wnioski dotyczą tak szerokiego aspektu spraw i wielu spraw, że nie jesteśmy w stanie natychmiast mu udzielić wyczerpujących odpowiedzi. Ale przygotowujemy te odpowiedzi i każdorazowo pan Niżnik otrzymuje od nas żądane wiadomości. Panie wójcie, proszę powiedzieć, czy te wszystkie prowokacje, które tutaj w urzędzie Kazimierz Niżnik, brzydko mówiąc, urządzał, czy nie należało na samym początku jakby tego pana odseparować, próbować nie wdawać się z nim w dyskusję? Czy tutaj trochę panowie, pan i zastępca, nie za bardzo zaufaliście temu człowiekowi, nie wiedząc, co on tak naprawdę może, w jaki sposób będzie te wszystkie informacje, te wszystkie rozmowy z panami publikował? Nie stało się nic drożnego. Jak wiadomo, te rozmowy z panem Niżnikiem prowadzone były przecież w określonej konwencji. Natomiast no, pan Niżnik początkowo zachowywał się zupełnie normalnie. Natomiast no, mi się wydaje, to zresztą wczoraj też powiedziałem, że tutaj pan Niżnik ma określony cel, chce zaistnieć w lokalnej polityce. No i a że robi to takimi metodami, często nie do przyjęcia, przynajmniej z mojej strony, no to już jest osobna sprawa. Ta sytuacja, która od jakiegoś czasu cały czas w tym samym miejscu stoi, te same informacje się pojawiają w związku z osobą Kazimierza Niżnika, to będzie miało jakiś swój dalszy tok? Myślę, że tak, no bo pewnie rozpoczną się procesy spowództwa prywatnego złożone przez wiele osób, ale również ze strony urzędu, również złożone zostały pozwy o naruszenie dóbr. Te wszystkie informacje, które Kazimierz Niżnik publikuje, gdziekolwiek się tylko pojawi, one mają wpływ, nie wiem, na pana osobę, na działalność urzędu gminy. Czy tutaj no, nie odczuwacie taki dyskomfort z tego tytułu, że cały czas jesteście gdzieś tam napiętnowani, Kazimierz Niżnik cały czas w całej instytucji urzędu gminy widzi takiego przysłowiowego wroga? Chcę powiedzieć, że pan Kazimierz nie tylko nas oskarża, ale wszelkie instytucje, w tym prokuraturę, ABW, no to trochę kuriozalne, no bo zwraca się do wielu instytucji, ja już tu nie chcę
o tym mówić, bo za dużo chyba poświęcamy czasu panu Kazimierzowi Niżnikowi. No taka jest jego uroda i myślę, że nie warto tego komentować. Tak jak powiedziałem, pan Kazimierz Niżnik ma określony cel, no ale czy uda mu się zjednać tym do siebie wyborców? Oby. Dziękuję bardzo.